Miał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, był też poszukiwany w celu doprowadzenia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wobrzyscy policjanci zatrzymali 16 latka który zdemolował samochód swojego ojczyma. Z relacji pokrzywdzonego wynika, że około godziny 19.30 jego pasierb zdemolował mu samochód, rozbijając w nim szyby i dewastując maskę. Do zdarzenia doszło przy ulicy Broniewskiego w Wałbrzychu. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia zatrzymali nieletniego kilkaset metrów dalej przy ulicy Głównej. Mundurowi od razu wyczuli od 16-latka woń alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu. W organizmie. Nastolatek podczas zatrzymania wyzywał funkcjonariuszy, jak informuje Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Policji, naruszył ich nietykalność cielesną. Decyzją sądu chłopak był poszukiwany w celu doprowadzenia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wcześniej sprawiał m.in. problemy wychowawcze członkom najbliższej rodziny. O losie 16-latka po raz kolejny zdecyduje sąd rodzinny.